Dzień dobry, witam się z Wami bardzo gorąco i serdecznie. Witam Was w dzień tygodnia czwartek. Wczoraj sobie trochę do Was pogadowywałam. Pokazałam Wam też otwarcie strojów kąpielowych z Capri. Jeszcze przed nami jest oczywiście try on haul, a w międzyczasie pomyślałam, że nagramy sobie, słuchajcie, poranną moją taką nierutynę. Nie będę Wam skracać tego filmiku i wiecie, robić pięknie pod tak instagramowo. Po prostu zrobimy sobie rozgrzeszenie. Muszę zrobić rozgrzeszenie, gdyż słuchajcie, umyłam buzię, a nie umyłam sobie oczu. Wczoraj zasnęłam po prostu z umalowanymi rzęsami. Tak, bardzo proszę. Rzęsy umalowane, umytą mam buzię, dzisiaj rano poprawiłam. No i co? I zmyjemy sobie razem oczęta, czyli zrobimy rozgrzeszenie mojej twarzy, dlatego że no zgrzeszyłam zasypiając, słuchajcie, z makijażem, w sensie z pomalowanymi rzęsami. Użyję sobie Fresh Juice od Bielendy. Nawilżający płyn micelarny z bioaktywną wodą cytrusową, sok z pomarańczy, kwas hialuronowy i micele. Cokolwiek to znaczy, dużo, dużo opisu. Zmyjemy sobie oczywiście całą jakby jeszcze twarz, pomimo że jest ona umyta. Zobaczycie oczywiście, jak też schodzi tusz. A ja nie mam tuszu wodoodpornego, gdyż nie używam wodoodpornych produktów. Nie lubię wodoodpornych. Czy sobie teraz pogadowujemy? Zaraz zerknę na pewno na jakieś pytanka. Czy jakowe takie były, czy to są tylko tematy takie do dłuższych rozmów? Zmyjemy sobie make-up. Masakra, no wiem, zgrzeszyłam. Zgrzeszyłam bardzo. Cieszę się, słuchajcie, że komentujecie, cieszę się, że piszecie do mnie prywatnie, że piszą nowe osoby. Bardzo Wam za to dziękuję i bardzo, bardzo mi miło. I na pewno dotrzymam dyskrecji. Aczkolwiek piszecie, czy mogłabym pewien temat, z którym Wy się zmagacie i z którego Wy mi się gdzieś tam zwierzacie, czy ja mogę poruszyć ogólnie po prostu na filmie, że byłybyście wdzięczne, więc ja postaram się to zrobić, nie mówiąc kto, co, jak, także o to się nie martwcie. Absolutnie pełna dyskrecja, a tematy sobie poruszymy, bo nawet nie wiedziałam, że takie ludzie mogą mieć problemy, naprawdę. To znaczy ogólnie problem jako problem znam, jako problem społeczny oczywiście, że znam temat, natomiast naprawdę nie sądziłam, że są jeszcze teraz tak młode dziewczyny, które zmagają się z takimi właśnie problemami, które są w samopas kurcze puszczone i które tak naprawdę nie wiedzą za bardzo, gdzie uderzyć, co zrobić, żeby móc ewentualnie jakoś z tego problemu się wykaraskać. Nie jest to fajne, jest to przykre, jak ja takie rzeczy słucham, dlatego że z chęcią byłabym koło każdej z Was i pomogła Wam z każdym z Waszych problemów. Bo nie ma problemów, z których naprawdę nie da się wyjść, tylko niektóre po prostu wymagają albo siły, albo wytrwania, albo jakiegoś wkładu też finansowego oczywiście, bo są i takie problemy, z których żeby wyjść, to trzeba jednak się jakoś tam sytuować, kurczę, finansowo w miarę. Także no są różne problemy, naprawdę, ale, no ale jedno jest pewne, że tak najgorzej jest wyjść wtedy, gdy nie mamy obok siebie kompletnie nikogo. To wtedy jest naprawdę najgorzej, aczkolwiek oczywiście są miejsca, są placówki, do których można się udać i dostać takową pomoc, ale ja tutaj mam na myśli teraz, że nie mają nikogo bliskiego, wiecie, nie mają przyjaciół, nie mają znajomych, nie wiem, czy się znajomi poodwracali, różne są sytuacje. Dobra, oczy przemyte, teraz użyjemy sobie, słuchajcie, tego z Clarins Water Comfort One Step Cleanser. Dlatego używam tutaj tej mini wersji, bo chcę go po prostu zużyć. A zresztą chyba w tej dużej butelce jeszcze mi zostało troszeczkę w łazience, ale też chyba już na dnie. Także przemyję sobie One Step Cleanserem, żeby tutaj wszystkie resztki pozbierać. Mam nadzieję, że światło będzie ok. Piszecie mi, że denerwuje Was lewa strona, ale ja już też mówiłam, że nie jestem w stanie nic zrobić, bo nagrywam Wam z poglądem i muszę nagrywać z podglądem. Poglądem? Z podglądem, dlatego że no muszę patrzeć w telefon, a aparatu już nie mam. Mój aparat został sprzedany. Poza tym nie miałabym go gdzie tu w tym mieszkaniu ustawić na statywie, ani jakkolwiek, żeby Wam tutaj móc nagrać, bo nie mam to niestety w tej sypialni, w tym mieszkaniu nie mam takiego miejsca. Niestety, no, nikt nie,
Nikt z małych kanałów nie wynajmuje, słuchajcie, pokoi, pomieszczeń pod nagrywanie. Także musicie też zrozumieć, że żeby. Że staramy się dla Was i tak jakoś dopasowywać, więc ja tutaj sobie jakieś statywy tworzę, słuchajcie, z różnych rzeczy, z różnych opakowań, po to, żeby w ogóle dla Was coś nagrywać. I wydaje mi się, że ważna jest ta treść. Ja na przykład nie wiem, ja nie mam w ogóle tendencji, słuchajcie, do przyczepiania się do tła. Ja mogę się przyczepić do kolorów, ja mogę się przyczepić do światła. Światło oczywiście, tak, jest ważne. Tak jak na przykład pokazywałam Wam hall i mogłam włączyć tam lampę, na przykład pokazując Wam ten hall z łóżka w dzisiejszym filmie dokładnie. Dlatego, że było żółte, brzydkie światło, no ale to była noc, to praktycznie, znaczy noc, wieczór. To był wieczór, więc siłą rzeczy musiałam tu zapalić światło, bo inaczej bym Wam tego nie nagrała. Planuję zakup sobie ringa, słuchajcie, jakiegoś takiego, który będę mogła sobie postawić na biurku z wkładką na telefon. Także planuję to. Zobaczymy, może za tydzień, półtorej jakoś by mi się to nawet może udało. Może za tydzień zobaczę, bo muszę poczytać, jaki, który byłby w miarę, jak to, wiecie, jak tutaj to usytuować. No, stoi mi tu biurko przy samym oknie, więc też nie mam jakby zbytnich możliwości. Dobra, ja myślę, że już starczy. Teraz, jeżeli chodzi o to, jakbyście pytały oczywiście, co teraz aplikuję na twarz, to jest to tonik. To był ten tonik też z Clarins. Extra Comfort Toning Lotion i to jest z aloe vera, bezalkoholowy i to jest do wrażliwej i delikatnej skóry. Bardzo go lubię. To jest ten, który ja mam w pełnym wymiarze. W sensie w całym, no wiecie, jak się to mówiło? Pełnowymiarowy produkt. O! Wielowymiarowy. No, prawie wielowymiarowy, bo bardzo go lubię. Także użyłam tych trzech gagatków, czyli przemyłam twarz, potem nałożyłam ten Comfort Cleanser na całą buzię i potem tonik. I dopiero teraz moja skóra jest przygotowana na jakąś tam dawkę pielęgnacji. A jako dawkę pielęgnacji zastosujemy sobie dalej moje serum intensywnie nawilżające, fazowe serum. To jest jednofazowe serum. Aplikujemy. Dam sobie, nie żałuję, z cztery chyba pompeczki mi się wycisnęły. No wiem, dziewczyny, dobra, wklepuję, żeby nie było. No to trochę wetrę, nie? To już taki odruch, słuchajcie, bezwarunkowy po prostu. Łatwiej mi się, wiecie, coś wciera niż wklepuję. Damy sobie jeszcze, nie żałujemy sobie tego serum, ono jest bardzo fajne, delikatne, wodniste, więc super, fajnie nawilżające. Pociągnę sobie tylko troszeczkę tutaj po szyi. Oki doki. Także tak jak mówię, bardzo dziękuję właśnie za Wasz odzew, bo bardzo to doceniam, że się otwieracie. To jest cholernie ważne i tak jak ja Wam powiedziałam, na 50 łapek w dół, jak do mnie napisze 1, 2, 3 osoby, a tego jest więcej, takich, które po prostu dziękuję za to, że coś nagrałam, że o czymś powiedziałam, że z czegoś skorzystały, no to te łapki w dół to mnie kompletnie nie interesują, słuchajcie, w ogóle mnie nie ruszają, absolutnie. Może ich być nawet 150, bo to jest tak naprawdę taki kamuflaż, słuchajcie. Mogę się założyć, że te łapki w dół są stawiane przez osoby, które albo wyimaginowują i idealizują swoje związki, albo takie, które po prostu w takim gównie tkwią i z niego wyjść nie potrafią i no i zamiast brać sobie te rzeczy do siebie, no to lepiej ją tam zgnębić, nie dam jej tego dislajka, bo głupoty kobieta gada, siedzę w gównie, wyjść nie mogę, ale dislajka dam. Bardzo często tak jest, że niestety właśnie nie dostajemy takiej aprobaty od tych osób, których w ogóle albo problem dotyka, albo dostajemy to od osoby, która właśnie w takim gównie siedzi i wyjść z niego nie potrafi i zamiast po prostu się przyznać właśnie do tego, no to lepiej jest powiedzieć, a co ty tam wiesz, w dupie byłaś, gówno widziałaś. Także tak to często niestety wygląda. To jest tak samo jak dostajecie dislajki na przykład przy jakichś fajnych stylizacjach, to najczęściej są to dziewczyny albo niedowartościowane, albo jakieś zakompleksione, albo takie, które po prostu zazdroszczą Wam sylwetki, siedzą, obżerają się chipsami, nic nie robią, więc najlepiej jest po prostu skarcić taką, która wygląda ładnie. Nakładam oczywiście Coco Day,
Coco Day. Nie nałożyłam nic pod oczy, ale dobra, to sobie w takim razie dam troszeczkę więcej Coco Day'a pod oczy. Coco Day, nie wiem ile jeszcze mi go zostało, jeszcze troszeczkę jest, jeszcze trochę pokorzystam. Bardzo, bardzo go lubię, bardzo lubię ten krem. Lubię ten krem ze względu na zapach, to muszę Wam powiedzieć. Nie tam na jakieś działanie, bo szczerze, naprawdę, no musiałby ktoś ocenić stan mojej skóry, czy się poprawił, czy się nie poprawił poprzez używanie, odkąd używam tego kremu. Natomiast bardzo, 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 bardzo odpowiada mi aplikacja i konsystencja i zapach, przede wszystkim zapach, po prostu sztos. Sztos, sztos. Na ustach mam oczywiście balsam, ten, o którym Wam mówiłam, bardzo, bardzo go uwielbiam i to jest coś, do czego będę wracać. Czy to będzie w tym wydaniu, czyli starym, czy też w limitowankach, to nie ma dla mnie znaczenia. Teraz była jeszcze promka, chyba 20 bodajże, albo 25%, także fajnie. Natural Lip Perfector od Clarins, tu mam numerek 16, tutaj mam numerek 6. To są dwa te same praktycznie produkty, nowe opakowanie, limitowanka. Okej, okay. No i co? I tak by wyglądała, słuchajcie, moja pielęgnacja i ja tak naprawdę już na face'a nie dokładam nie wiadomo jakich rzeczy. Wcześniej jeszcze zazwyczaj używałam czegoś pod oczy. No dzisiaj akurat nie położyłam, teraz już nie położę, gdyż mam krem. Ale normalnie jeszcze leci Christian Breton ten pod oczy. Ale że go nie dałam, to po prostu może dam sobie ciut więcej tego kremu Coco Day, czyli troszeczkę więcej, większa dawka nawilżenia, bardzo delikatnie sobie tutaj wsmaruję, żeby nie było, że ciągnę po skórze, nie, 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 bardzo delikatniutko, on jest taki bardzo mleczkowy, taki bardzo, bardzo lejący się, mogłabym powiedzieć, taka fajna konsystencja, taka mleczka takiego, super, bardzo fajnie nawilżający, no i pięknie pachnący przy okazji, dwa w jednym. No i tak już zostawiam moją skórę. Tak wygląda moja pielęgnacja każdego praktycznie dnia. Jeżeli nie zapomnę oczywiście, zmyć oczu. No nie zdarza mi się to często. Wczoraj po prostu się tak delikatnie jakoś zasiedziałam. Odpowiadałam Wam też na komentarze. Możecie zobaczyć zresztą, że odpowiadałam Wam na komentarzu pod ostatnim filmem. Użyję sobie zalotki, żeby podkręcić sobie resztkę moich rzęs. Także tak, taką poranną rutynę Wam troszeczkę pokażę, ale w takim normalnym, pogadankowym wykonaniu, a nie tam takim, wiecie, zaaranżowanym, żeby się ładnie oglądało. Owszem, że to się fajnie ogląda, ale ja zrobię Wam po normalnemu, bez wydziwień. Okej. Okay. Czy Wy też tak macie? Nie wiem, czy to kwestia zalotki, że czasami mi się właśnie gdzieś albo rzęsa zawinie podczas właśnie tego podkręcania, albo coś. I później pół dnia, słuchajcie, mam takie poczucie, jakby mnie po prostu coś drażniło. Nie wiem, czy wy też tak macie. Tak jakby mi właśnie coś siedziało, kurczę, w oku. Chociaż może i mi siedzi. Może i coś też siedzi. Nie. No i tak by wyglądała, słuchajcie, moja poranna pielęgnacja. Teraz sobie po prostu zaaplikuję tylko bazę. Pewnie użyję właśnie tą bazę na moje... bazę na moje rzęsy, kabrał na brwi i tusz. Tuż się zastanowię, może dzisiaj sobie polecę roller laszem. Zobaczymy. Może dzisiaj nie będę aplikować tego Bad Gal Bang. Co do tego tuszu, to już Wam mówiłam. Dame Girl od Too Faced. Nie polecam. Nie polecam, bo straszne jest opakowanie. Nie wiem, czy tak jest w pełnowymiarowym produkcie, ale to jak to się nabiera, no zobaczcie teraz na żywo. To jest po prostu jakaś masakra, ile się tego produktu, zobaczcie. To po prostu wszystko tu zostaje. Tragedia. Tragedia po prostu, jak to się nabiera. Ja nie wiem, o co chodzi, ale może było za ciepło tam, gdzie on leżał. Także baza, primer i z Max Factora Lash Revival oraz tusz poleci na moje rzęsy. No i później odrobina podkładu, ale może to się odezwa już do Was za kilka chwil. Mam pewne rzeczy do zrobienia, także ja się za nie biorę, a Wam życzę przemiłego dzionka i do usłyszenia.